Witam serdecznie z Londynu, ale nie do Londynu tutaj przyjechaliśmy, tylko do Cardiff. No tak, trzeba zmazać plamę po tragicznym meczu polskiej drużyny z Holandią na Narodowym. W Cardiff w niedzielę mecz Walia Polska, mecz o wszystko w Lidze Narodów, ale też mecz o to, żeby pokazać, że Polacy jednak potrafią w tę piłkę grać. Ja biorę walizkę, ruszam na pociąg do Cardiff. Przejazd pociągiem z Londynu do Cardiff to tak długi moment, żeby jeszcze chwilę zastanowić się nad tym, co wydarzyło się tak naprawdę w czwartkowy wieczór. A wydarzyło się przede wszystkim dużo złego, bo od minusów chciałem zacząć tego meczu z Holandią. Otóż niestety zawiedli zawodnicy, na których najbardziej kibice liczyli. Zawodnicy, którzy mają największe w kadrze doświadczenie, którzy tej kadrze, trzeba tutaj uczciwie przyznać, przez lata wiele dawali. Zacznę od Grzegorza Krychowiaka, który wydaje się, że nie dojeżdża fizycznie, nie dojeżdża już, jeżeli chodzi o piłkarską formę przede wszystkim. Piłkarz, który na co dzień występuje w Arabii Saudyjskiej, nie daje sobie rady już tak na boisku, jak to jeszcze wyglądało kilka lat temu, a szczególnie podczas Euro 2016, kiedy był jedną z głównych postaci z zespołu Adama Nawałki. Tutaj miał problemy z Holendrami, Holendrzy bez problemu go objeżdżali. No, główny, centralny punkt naszej drużyny, naszej reprezentacji był awaryjny i to było powodem wielu szybkich, groźnych akcji Holendrów. Akcji, które mógłby zatrzymywać Kamil Glik, czyli podpora, czyli skała naszej reprezentacji przez wiele lat. W meczu z Holandią Kamil Glik, również podobnie jak Grzegorz Krychowiak, po prostu nie dojeżdżał. Po prostu brakowało mu tego jednego najważniejszego kroku. Widać, że Kamil Glik nie jest w najwyższej formie. Ma już 34 lata, najlepsze lata już za nim. No i pytanie, czy Czesław Michniewicz zdecyduje się na taki dość drastyczny krok, czyli odstawienie Grzegorza Krychowiaka i Kamila Glika na mundial. Nie mówię o niepowołaniu ich do kadry, bo na mundial pewnie powinni pojechać, ale chodzi o odstawienie ich z tej pierwszej jedenastki. Myślę, że jest to do przemyślenia, jest to dobry moment, żeby chyba to zrobić, bo wydaje mi się, że Jakub Kiwior, który wystąpił w meczu z Holandią, zagrał znacznie lepiej od Kamila Glika. Był zawodnikiem, który pomimo, że ma dużo mniej doświadczenia od Glika, grał od niego znacznie lepiej. Grał lepiej również od Jana Bednarka. Na takich zawodnikach jak Jakub Kiwior powinniśmy ten skład budować. I właśnie od Jakuba Kiwiora chciałbym zacząć plusy reprezentacji Polski, bo był to zawodnik, który konsolidował naszą obronę. Nawet pomimo tego, że straciliśmy dwa gole, że Polska przegrała ten mecz łatwo 0-2, no to Jakub Kiwior był jednym z takich zawodników, którzy takiego małego plusika można przy jego nazwisku po tym spotkaniu postawić, a już takiego dużego, wielkiego, ogromnego plusa postawiłbym przy nazwisku Piotra Zielińskiego. Wreszcie wydaje się, że Zieliński zaczyna odpalać w reprezentacji. Szkoda, że nie odpalają jego koledzy. Dlatego ten jego świetny występ w meczu z Holendrami, nie boję się tego mówić, został przykryty trochę, a nawet bardzo fatalną grą całej drużyny, całego zespołu. Także dobrze, że mamy Zielińskiego, dobrze, że Zieliński jest w wielkiej formie. To daje nam nadzieję na mundial, że z przodu w ofensywie może być nieźle, ale boję się myśleć, co będzie, jeżeli Krychowiak i Glik będą w takiej formie jak z Holandią w spotkaniu z Meksykiem. Boję się, że ci Meksykanie rozpędzeni, rozsierdzeni przerobią Polaków na fajitas i skończy się przygoda na mundialu już po pierwszym meczu z Meksykiem.